zaczął tam, gdzie skończył. Witajcie w piątym dniu z serii Tropicraft. Urlop niedługo się kończy, a my dalej pracujemy. I co my tu mamy? Dzisiaj będziemy sobie w tym odcineczku dalej zajmować się wioską. Wiele się nie zmieniło do ostatniego momentu, dlatego że jakoś nie mam ochoty na nagrywanie innych gier, więc nagrywam sobie Tropicraft. Jakoś tak mam po prostu parcie na tropiki. No i więc stwierdziłem, że... Stwierdziłem, że... stwierdziłem, że sobie ponagrywam odcinki z Tropicraft. Dlatego, że mam wielką ochotę na nią, a skoro mam wielką ochotę, to znaczy, że odcineczki będą fajne, więc, na czym to stanąłem? Na zrobieniu dwóch skrzyń, tak więc chciałbym teraz to uczynić i z bambusa dwie skrzynie machnąć, które sobie postawię koło łóżka. Pyk, pyk, świetnie. Ty weź idź stąd, ja wiem, że ci się chata moja podoba, ale jeszcze nieskończona. Nieudostępniona dla zwiedzających. Nie mam pochodni. O, ale mi skrzypi krzesło. Okej, tam wszystko fajnie wygląda. Pięknie, kolorowo, tylko trzeba będzie tutaj trochę światełka zrobić. Dobra. Teraz piecyki. O właśnie, tam już się dawno pewnie przepaliły te moje tetałajstwa. Szkło się całe przetopiło, chociaż nie chciałem. Ryb się pełno przetopiło. Dobrze, teraz wezmę sobie kielow. Ten. I zabiorę do domu jeden piecyk. Aha, no pewnie, że się chata wyróżnia. Wezmę jeden piecyk i postawię go sobie w odpowiednim miejscu. Czyli postawię go sobie tu. Tutaj będzie... Blacik. Pięknie. Może jeszcze skrzyneczkę jedną? Nie mam z czego. No trudno. Dobra. A jeszcze tutaj te wsporniki od dachu muszę usunąć. Okej. Jako, że mam węgiel, zrobię sobie pochodnie. Te, które lepiej radzą sobie z oświetlaniem. A co jakbym tą pochodnię dał tu? Nie działa. Nie da się ich położyć na ścianę, więc na razie sobie je odłożę na bok, a użyję tych pochodni, które mam tu. Okej, i tak tutaj świecuszkę postawię. Tutaj zrobię światełko. Pyk, tak żeby go nie brakowało. O. W ten sposób, tak wygląda ładniej. Ach, jeszcze tu. Sam się... A co ci się stało w głowę? Ty. Zmutowała mu się głowa, bo... spojrzał się w górę. Pyk. Pyk. Dobrze. Ale się tam fajcy, czy się nie fajcy, no ale ta lawa spływa, na szczęście ona nie spala tego, co tam jest, więc tylko sobie grzecznie spływa, ale mimo wszystko i tak szpeci wygląd strasznie. O, tutaj zrobię coś fajnego, płoteczki jeszcze mam, pyk, pyk. Pyk. O, tak. I rybcia. Rybcia. Cza. Muszę sobie postawić tu klocek, bo nie dosięgam. O, genialnie. Dobrze, chodź tu klocku. Pyk. Pyk. Wow, piczu, podłoga ci się skończyła.
A ja położyłem tam drabinkę, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie położyłem drabinki. Więc zrobię to teraz. Dobrze. Generalnie jest genialnie, no. Hit. No, jeszcze tylko, żebym tutaj tak plastu, tu, o, jest. Dobra. Co prawda te pochodnie psują trochę wygląd całości i nie da się ich postawić na ten płotek. Więc muszę użyć tych pochodni. O. No trudno, no nie będą świeciły tak jak te prawdziwe pochodnie, ale... No ale coś kosztem czegoś. Ma być jakieś światło, to lepiej, żeby było takie niż żadne, nie? Teraz. Ostatnie dwa bloczki bambusowe. Pyk. Znowu noc nadchodzi, kurna. Widzicie, jak człowiek pracuje, to te dni tak szybko zlatują. Ale to chociaż dobrze, bo... Gdzieś tam w las. No gdzieś tam w las. Bo chociaż się prześpię w moim łóżeczku. Okej. A jeszcze zanim noc nadejdzie, to polecę szybko po moje maski. Powieszę je sobie na ścianę. Jedna jest, druga jest. Trzecia jest. Jest dobrze. Szybciutko. O, ja wiem. Udekoruję sobie tutaj tą ścianę tymi maskami, ale będzie zajebiście. Świetnie. O, widzicie? Spójrzcie. Zaraz pójdę się przespać, bo się naspałniuje tego główienka. I wyjdziemy sobie na zewnątrz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A będzie wyglądało przednio. No, udekoruję tak całą ścianę i będzie z daleka bardzo fajnie wyglądał. To będzie taki znak ostrzegawczy przed tubylcami. Spieprzaj ta, bo ja poluję na was. No. Tutaj daszek. Okej, dobrze jest. A jakby tutaj tak dać ten daszek? W ten sposób. Chodź tu pochodnia. Ty też chodź tu. Płoteczku. Come on. O. I może by tak... Coś by tu wymyśleć. Może spróbuję z tym. Z drzewem palmowym. Jak to będzie wyglądało. No nie nagannie. Dobra, gdzie są pochodnie? Pyk. No tak bym powiedział, lepiej nie mówić. Płoteczek. Pięknie, jest beautiful. Dobra, mam tu jeszcze jakieś moje maski? Nie mam. Ale wiem, co zrobię. I wcale nie zrobię obrazu. A zrobię siatkę. Coś zsypałem. A, z bambusa. O tak. Znajdziemy jakąś rybcie? Jest rybcia? Cześć, rybcio. Chodź do wujcia. A, dlaczego ona nie łapie się? Rybcia. Nie łapiesz się do siatki? Ja o czymś nie wiem. Ja muszę cię zabić, żeby do siatki cię złapać. No tak. Gryzła mnie pieprzona. Dobra, w dupie. Przyjrzę się później łapaniu ryb, dlatego że jeszcze ich nie łapałem. A może to trzeba je na wiader... Nie wiem, nieważne. Dobra, nie będę sobie teraz im dupy zawracał. Ale za to wezmę sobie mączkę. Ty weź nie celuj w moją chałupę, co? Jaki to jest typ głupi? W dupę se rzuć tą wędkę. Dobra, co ja mogę tu odłożyć? Tego nie będę odkładał, tego nie... A, ja mam. Dobra, skoro mam mączkę, przerobię sobie całą.
odłożę sobie połowę i pójdę do drzew. Cześć drzewa. Zrobię sobie las palmowy. I las palmowy będzie mnie chronił. Tylko więcej sadzonek tutaj nie ma. Trzeba będzie nacinać trochę drzewów palmowych i dopiero go nasadzić. No trudno. Nie chce mi się teraz tego robić. Ale za to wiecie co? Zetnę sobie drzewo owocowe. Pomarańczki mi pospadają, przydadzą mi się, bo mi się jedzenie kończy. Co prawda mam dużo ryb usmażonych. No ale wiadomo, jak menu bogate, to człowiekowi się żarcie nie nudzi, nie? Okej, niech one sobie tu pospadają. A ja zajmę się jeszcze może tutaj tym całym tatałajstwem. Tak. Dobra, wiem co zrobię. Niepotrzebnie zeskoczyłem. Zrobię tutaj mostek. Zrobię tutaj mosteczek. Ziomuś, spieprzaj mi z drogi. O. Pyk. Pyk. Taki mosteczek długi zrobię, będzie fajnie. O. 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 I o. Pięknie. Dobrze, teraz tu. W tym miejscu. O. Nienawidzę tak budować. Doszedłem do lądu. Teraz mogę się popisać. Przycinka była. Pyk. Dobra, zaraz będzie gotowe. Tutaj schodeczki. Pyknę. Co to mi się tak ścina, dziadostwo? Pyk. Są schodeczki. Są schodeczki, jest wybornie. Dobrze, ja sobie teraz zrobię narzędzia. Bo zaczynam odczuwać ich brak, więc... Eudialicik, pyk. Kurde, z bambusa, no piczu. Gdzie ty masz głowę? Idę po bambusa. Nie mogę się przyzwyczaić, wiecie co? Dla mnie zawsze te narzędzia to... Tak. No z drewnem się kojarzą, no jak żeby inaczej. No pewnie nie tylko ja mam ten problem. Chyba, że tylko ja jestem taki pokręcony, że tylko ja mam takie problemy dziwnej treści. Albo po prostu jestem roztrzepany jak kupa liści, no. Kto by się tym przejmował? Zbieramy sobie. Zbieramy. Świetnie. I lecimy zrobić narzędzia. Trzeba jakoś latającą wyspę spożytkować, bo ona tam jest taka fajna. O, i widzicie, dwie rybcio pierdzieliłem, już jestem najedzony. Bo ona jest taka fajna, ale nie ma za bardzo z niej pożytku. Pyk. Pyk. No, chodź. Dobra. Reszta bałaganu do skrzyneczki. To mi jest niepotrzebne. Szyby też nie, łopata. Właśnie, łopaty nie zrobię. Ja zawsze zapominam łopatę zrobić. Potem się wracam. Tak, dialicik już odłożyłem. Okej. Okay. Pyk. Ach, ta cholerna myszka. Wiecie co? Szkoda mi jest pieniędzy na nową myszkę. Jestem skąpy. Jestem
skąpy, bo jest mi szkoda pieniędzy. Dobra, nie, to będę trzymał przy sobie. To mogę odłożyć, to mogę odłożyć. Kobla nie chcę. Patyki. Też mi nie są potrzebne. To nie jest mi potrzebne. I kilof też póki co nie jest mi potrzebny. Dobrze, idę sobie po pomarańczki. Które pewnie już pospadały. Ej kurwa, gdzie są moje pomarańczki? Ty, widziałaś moje pomarańczki? Gdzie one się podziały? Słyszysz? Tu powinny leżeć pomarańczki! Tak, wiem. Teraz to już ja wiem, że powinienem pozbierać je ręką. Z dupy przygoda. Ale wiesz co? Mam cię gdzieś. Idę zapolować na jakieś drzewo, by następnie zorganizować sobie sadzoneczki. O, piczu sobie schodki zrobi. Pyk. I teraz będę mógł ściąć całe drzewo. Szybko poszło, co? W międzyczasie jeszcze podrapałem się po oku od środka. Okej, okay, teraz jeszcze to drzewko. Muszę nazbierać sadzoneczek, jak wiecie, żeby zasiać tutaj tajemniczy tropikalny las. Mam mączkę kosną, więc nie będę się pieprzył z drzewem, czy ono urośnie, czy ono nie urośnie, bo dlatego, że trochę magii użyję, nie? Jak to ktoś mi w komentarzu napisał kostki mącznej, no ale... Jak kto lubi. Dobra, wy cholerne sadzonki sobie spadajcie. Ja się prześpię. Żeby mnie nic nie zaatakowało. Jeszcze za wcześnie. Co, dusisz się, zasrańcu? Idź ty głupi. Ty kretynie, widzieli się, musiał mu przyrżnąć w łeb, żeby stamtąd wyszedł. Ty pustaku, byś się cholera udusił. No, teraz się nie udusisz. No, zaraz ja się uduszę, fuck. O, może tam był jakiś dziwny prąd, który go tam wciągnął. Dobra, idę spać, póki nie ma potworów. Okej, okay, i sadzoneczki. Sadzoneczki, mission sadzoneczki. A, jeszcze tutaj. Tutaj zapomniałem o wejściu. Jeszcze później tutaj też daszek zrobię. 3, tak na wszelki wypadek. O. Raz. Nie, tutaj nie potrzeba. O Jezu. Tak, żebym ja czasem teraz tego nie zniszczył. Dobra, w dupie. Hop. Nie będę się teraz tym brandzlował. A ty, panie wulkan, śpij tam. Dobrze, poproszę sadzonki. Nie żadne kokosy, tylko sadzonki. Ciach, sadzonki muszę też rękami zbierać. No, na litość boską, no. Ile was można prosić o jedną pieprzoną sadzonkę? Zniszczyłem dwa drzewa, ani jednej sadzonki nie ma. Cholerne kokosy. No dobra. Skoro tak chcecie, to tak będziecie mieć. Nazbieram ręcami. No. A może zaraz, w którą stronę wieje? Nie, nie zwiało, bo by było je widać. I ktoś mnie tu oszukuje. Houston, mamy problem. Nie ma sadzonek. Te drzewa to fejki. Jakby to ktoś rzekł. Z dupy mamy problem. Albo mamy problem z dupy.
No nieważne. Kurka wodna, tutaj też doleciały te pociski. Bardzo niedobrze. No nic, trudno. Myślałem, że sobie posadzę drzewa, ale no niestety nie posadzę sobie drzew. Za to sobie mogę jedno tylko posadzić. W następnym odcinku nazbieram sadzonek i posadzę je dookoła wioski, tak żeby tutaj zrobić las. Żeby nie było pusto, to po pierwsze, żeby było ładnie, to po drugie. A poza tym jeszcze może jakoś fajnie rozświetlę ten lasek, żeby on w nocy, wiecie, nie przyczyniał się do spawnowania tych pustaków. Hic, hic. Dobrze, pyk. No. Pyk, pyk, pyk. Tutaj jeszcze zrobimy zejście. Do którego momentu? Zobaczymy. O, tutaj. Pyk, pyk, pyk. Do tego momentu. I tutaj jeszcze damy odbitkę. Ale podwójną. Okej. Uj. Zlezowałem. Dobra. Ło, kurka wodna, te bloki to się tak szybko niszczą, że czasami aż szkoda, no. Dobrze. Zrobione. Świetnie. Teraz jeszcze tylko troszeczkę światełka tu dam, co by nie było za ciemno. Chociaż od tego światełka to się wiele nie rozświetli. Pyk, ale przynajmniej tubobylcy będą mogli sobie spokojnie zejść. Widzisz? Widzisz, jak ja ci pomogłem? A ty mi nawet łapki w górę nie dałeś, ty. No, spadaj. Dobra. Smutno się robi. Nie no, nigdy nie jest smutno. Ja sobie po prostu pogrywam. Tak śmiesznie. Pyk, pyk, pyk. Tylko mogę zamulać. Mogę zamulać, ale ja lubię sobie tak grać. Niczym się nie przejmuję. Tylko sobie gram. Tak jest najfajniej. O. Więc za chwileczkę będę kończył odcinek. Który to? Czwarty był. Piąty. Więc w szóstym. W szóstym albo w siódmym odcinku ogłoszę wam coś. Ale co, to jeszcze wam nie zdradzę. Coś ciekawego, bardzo istotnego. Także specjalnie wam to teraz powiedziałem, żebyście się głowili. What the fuck, ja mogę wam powiedzieć. No ale coś wam powiem. Także powolutku będę kończył. Żegnał się z wami, zaprosisał oczywiście do następnych odcinków. Erupcja się zaczyna, także siema, nara, pa.